Poprzedni tydzień na ekstraligowych torach był niezmiernie ciekawy i zaskakujący oraz skandaliczny i żenujący. Na podsumowanie tego, co zobaczyliśmy w ciągu poprzednich dni, zapraszam razem z Best Speedway TV do 10 odcinka ekstraligowej kuchni. Jedynego takiego programu o grillowaniu najśmieszniejszej żużlowej ligi świata. Żużlowy degustator dla smakoszy czarnego sportu. Zapraszam. Na miły początek zaserwowano nam danie w lesznie, którego już na samą myśl nie chciało się konsumować. Wielka Unia podjęła GKM Grudziądz. I tak jak można było się spodziewać, Unia wysoko wygrała ten mecz. O tym spotkaniu można w zasadzie powiedzieć tylko tyle, że się odbyło. W GKM-ie pojawił się Pieszczek jako gość, zdobywając tylko 2 punkty, więc w sumie nie za bardzo pomógł drużynie. Łaguta fajnie zaczął zawody, ale 2-0 na koniec dały mu w sumie 7 punktów. 11 punktów Pedersena. GKM nie dokonał przez cały mecz żadnej zmiany. W zespole Unii odrodzenie Pawlickiego 14 punktów, Lincy świetne 11 oraz Sajfuddinow z 12 oczkami. Unia wysoko wygrała ten mecz 60-30. I to w sumie tyle na temat tego spotkania. Deszcze niespokojne potargały sam. Armagedon. Obrywanie chmury, zalany stadion niczym na Narodowym w meczu z Anglią czy z RFM 74 i nielegalne dosypanie 25 ton nawierzchni było powodem, przez który mecz w Częstochowie pomiędzy Włókniarzem a Stalą się nie odbył. Rezygnacja trenera, który nie chciał brać udziału w tym cyrku i prezes, który chciał dobrze, a wyszło jak wyszło. Skandal i parodia to główne składniki tego czegoś, co wydarzyło się w piątek wieczorem. Nawet nie wiem, od czego zacząć. O tym, że w tym sezonie tor w Częstochowie był fatalny, to wiemy. O tym, że zawodnicy nie umieli się do niego dopasować, też. Wygrane mecze Włókniarza u siebie z rzędu również są faktem. Trener, który mówi, że w jego zespole jeżdżą zawodnicy z Grand Prix i mają sobie radzić na każdym torze, to nie jest nic budującego. Ogólnie trzymając się nomenklatury kulinarnej, niezły bigos. A więc sprawy w swoje ręce chciał wziąć prezes Włókniarza, który niczym zbawca chciał przywrócić częstochowski tor i sprawić, by jego zespół zaczął w końcu wygrywać. Szkoda, że na własną rękę. I szkoda, że nielegalnie. No i szkoda, że teraz jest gigantyczny problem. Fundamenty piekła zbudowane są na dobrych chęciach. Dosypanie 25 ton nawierzchni za plecami Ekstraligi to jedna rzecz. To, że nie udało się doprowadzić toru do stanu używalności w piątek, to tego wynik. A to, że przeszkodziła w tym ulewa, to już raczej wymówka. Jakie są fakty, to wszyscy wiemy. Ciągle mówimy o tym na okrągło. Konsekwencje jednak mogą zburzyć to, co prezes Świącik tak mozolnie budował od 2015 roku. Włókniarzowi grozi walkover, potężne kary finansowe, cofnięcie dotacji z budżetu miasta, a może też dziura w budżecie spowodowana brakiem awansu do play-off, a może bunt w drużynie? Ciężko to określić. W momencie, kiedy to piszę, nie ma jeszcze decyzji komisji orzekającej ligi w tej sprawie. Natomiast w środę o 19:00, kiedy z Marcinem Musiałem poprowadzimy Best Speedway magazyn, już będzie. Z tego miejsca gorąco Was na niego zapraszam. Na pewno ten temat będzie mocno poruszony. Na zachętę powiem, że gośćmi będą pan Michał Korościel, dziennikarz, komentator, postać nietuzinkowa i z wielkim poczuciem humoru oraz zawodnik Falubazu Zielona Góra, Martin Waculik. Ja nie mogę się już tego doczekać. Transmisja live na Facebooku i kanale YouTube'owym Best Speedway TV. Jestem naprawdę wkurzony i holtami świadkiem. Jest to kolejny skandal, który tym razem przelał już czarę goryczy. Od cyrku z kontraktami na początku sezonu, przez dziurawy przepis o gościu, aferę rozdzielniową w Gorzowie, brak konsekwencji komisji orzekającej ligi w tej sprawie, przez przerwany mecz w Grudziądzu, aż do teraz. Dodajmy do tego gównotory, które zabijają jakiekolwiek emocje, przerywane biegi, bo ruszył się o 5 mm podczas startu, czy nie. Tak właśnie wygląda najlepsza żużlowa liga świata. Tak promujemy ten piękny sport na cały świat. Żenadą, skandalami, nudą i kpiną z kibiców i sponsorów. No i Bayern wygrał 1-0. Trzecie, a w zasadzie drugie spotkanie tej kolejki odbyło się w Rybniku pomiędzy pierwszoligowym Rowem a Motorem Lublin. Row ponownie z Lambertem w regularnym składzie i bez rezerwowego. Nie skorzystano z żadnego gościa, więc dla Szczepaniaka i Łogaczowa znalazło się miejsce. Lublinianie w optymalnym dla siebie ustawieniu. O meczu ponownie nie można zbyt wiele powiedzieć, bo na twardym i sypiącym się torze ciężko było szukać emocji. Boryna zdobył 9 punktów plus bonus, Lambert ponownie poniżej poziomu z początku sezonu, Milik 8 punktów, Łogaczow super występy przeplata średnimi, tym razem 6 punktów. Juniorzy łącznie 4 punkty. W zespole z Lublina niespodziewanie zaskoczył Hampel, który zdobył 13 punktów i był to jego najlepszy wyjazdowy wynik w tym sezonie. Z kolei wielki i mężny Matej Zagar tylko 4 plus 1. Miesiąc chaotyczny 3 punkty, Łaguta 10 plus 1, a Mikkelsen 14 plus 1. Wiktor Lampard zdobył 5 plus 1, a Wiktor Trofimow 3 plus 1. Lublin odniósł bardzo ważne, choć spodziewane zwycięstwo 52-38 i zgarnął również punkt bonusowy.
Ostatnie spotkanie 11. kolejki to hit pomiędzy Falubazem Zielona Góra a Spartą Wrocław. Wrocławianie spoglądali w niebo z nadzieją niczym pan Siara i pan Lipski, oczekując na helikopter z Chrisem Holderem na pokładzie, który musiał przedostać się z Torunia, gdzie reprezentował barwy Apatora w pierwszej lidze, do Zielonej Góry. I nikt z rozczarowaniem nie mógł wypowiedzieć kultowego już zdania o lądowaniu i misternym planie, bo ten po prostu się udał. Holder wylądował szczęśliwie i zdobył bardzo ważne punkty dla Sparty. Od mocnego uderzenia zaczęli goście, którzy o dziwo bardzo dobrze czuli się tego wieczora przy W69. Spartanie zagrali koncert w jeździe parą i za taką jazdę należy się pochwała. Falubas bardzo nierówny, każdemu zawodnikowi oprócz kapitana Protasiewicza wpadło przynajmniej 1-0. Bardzo dobry Waculik i Dudek to za mało na groźnych Spartan. Lindbeck kolejny raz zawiódł, przywożąc tylko jeden punkt, tak samo zresztą jak Michael Jebsen-Jensen. Krakowiak dorzucił ważne 5 punktów, a wspomniany Protasiewicz 8. W zespole z Wrocławia Drabik z Czugonowem po 6 punktów, 7 punktów Frike, 8 plus 2 Lotnik Holder, a profesorowie Taj Wufinden i Maciej Janowski kolejno 10 plus 2 i 12 plus 1. Siła Sparty w drużynowej jeździe dała im niespodziewane zwycięstwo 41-49. Przy kompromitacji włókniarza może się okazać, że to właśnie oni awansują do play-off. W poniedziałek awansem rozegrano mecz 14 rundy pomiędzy Stalą Gorzów a GKM-em Grudziądz, przełożony z powodu Grand Prix. Przykro patrzyło się na bezradny GKM. Tylko dzięki Łagucie i jego 16 punktom obyło się bez blamażu. Cóż, Grudziądzanie grillują się sami, a szkoda, bo kolejny raz na aspiracjach na medale po prostu się skończyło. 5 zawodników Gołębi przywiozło łącznie 2 punkty. Bierre dorzucił 7 plus 1, a Pedersen 8. Łącznie dało to zawrotną ilość 33 punktów. Co do Gorzowa, to wszyscy zapunktowali tak, jak się od nich tego wymagało. 4 dwucyfrówki, Holder dodał 6, a juniorzy łącznie 8 punktów. Po bardzo słabym początku Stal urosła w siłę i przy odrobinie szczęścia marzenia o playoff mogą się ziścić. Walki poza pierwszym kółkiem było mało, upadki aż 3, ale bez konsekwencji zdrowotnych. Na szczęście. Bezlitosna Stal pokonała GKM 57-33. W tabeli niezmiennie na pierwszym miejscu Unia Leszno z 22 punktami. Drugie miejsce zajmuje Faluba z punktami 17, Motor na trzecim z 16, Sparta wskakuje na pozycję numer 4 z 14 punktami, zrzucając Włókniarz na miejsce 5. Częstochowianie mają na swoim koncie 13 punktów. Szóste miejsce to Stal Gorzów z 12 punktami, siódme miejsce GKM z 8 punktami i na ostatnim miejscu niezmiennie ROF Rybnik z punktami 2. W 12 kolejce w niedzielę dojdzie do derbu w ziemi lubuskiej. Rozpędzona Stal musi ten mecz wygrać, a Falubas będzie pewnie chciał zmazać plamę po porażce ze Spartą Wrocław. Potem do Grudziądza pojedzie WTS, raczej na wykonanie zadania, tak samo zresztą jak Rybnik, który na pierwszy poniedziałkowy mecz pojedzie do Unii Leszno, a na dokładkę Motor Lublin podejmie Włókniarza Częstochowa. Dwa poniedziałkowe spotkania są przełożone z piątku, kiedy to zostanie rozegrana pierwsza runda Grand Prix we Wrocławiu. Dziękuję za poświęcony mi czas. Zachęcam Cię do subskrybowania kanału i zostawienia łapki w górę pod filmem. To tyle, jeżeli chodzi o podsumowanie 11. kolejki najśmieszniejszej żużlowej Ligi Świata. My zobaczymy się w środę na programie live na Best Speedway TV oraz usłyszymy pewnie znowu we wtorek na podsumowaniu kolejnej kolejki. Żużlowy degustator dla smakoszy czarnego sportu. Do usłyszenia.